Dzień dobry wieczór. Z tej strony podobnie Sterki. No i cóż, dziś po dosyć długiej przerwie od jakichkolwiek filmów spowodowanej tym, że ponieważ niestety luty jest dużo bardziej szalonym miesiącem, zajętym i w ogóle i czasu nie mam, powracam do odcinków. Dziś właśnie widzimy się w demku gry o nazwie, jeśli się nie mylę, Die in the Dungeon. Aż teraz zobaczę, nawet tak, Die in the Dungeon. Grze kościanej, w której jako żaba będziemy mieć kości i tymi kościami będziemy atakować swoich wrogów. A demko grałem już, powiem szczerze, ale to było dosyć dawno, miało kilka aktualizacji od tego czasu. I tak, dziś zdecydowałem się wam pokazać, gdyż niestety festiwal demek mnie ominął czasowo, więc teraz wychwytuję te, które mi się spodobały i jeszcze są dostępne. I tak, bez zbędnego gadania, play. A więc oto i gra się zaczyna. I tak, mógłbym tutaj sam popowiadać wszystko. Albo możemy zrobić tutoriala, co też kliknę. Bo za to jest achievement. Ja lubię achievementy. Ej, jaki problem? Zapomniałeś o swoim treningu? Cóż, nic z tym nie da się zrobić, więc zróbmy szybką powtórkę. Najpierw rzućmy trochę kości z twojej sterty dobierania na rękę. Czyli po prostu, rzecz mówiąc, stoczymy kostki. Teraz weź kostkę i umieść ją na planszy, by ją użyć. I tak, widzę, że nie każą mi nic robić tutaj konkretnego, więc mogę się już ja odezwać. Kostki kładziemy na jedno z tych pól. I tak, właśnie to chciałem powiedzieć, każdy kolor reprezentuje inną akcję w bitwie. I proste. Atak, blok, leczenie. Leczące kostki są zazwyczaj jednorazowe. Znaczy mówiąc, z modyfikatorów bodajże nazywa się to szklane tutaj. Niebieskie to są oczywiście blokujące. Czerwone atakujące. Na razie tyle. Później może będą inne opcje. No i można też właśnie najechać, żeby zobaczyć jakie są informacje. Proszę, macie tam informację. Tak. I no, tutaj masz typ kości. To pokazuje, jakie kość będzie robiła, kiedy zostanie użyta. Potem są oczka na kości, jakie mogą być. Łącznie z pokazaniem tego, który masz obecnie wylosowany. I ostatnie to są specjalne właściwości, które modyfikują to, jak działa. Ale dobra. Starczy teorii, więcej kostek i tak. Walcząc tutaj z muchą, można zauważyć, że ma 6 życia. Zadam mu jedno obrażenie, bo jedno oczko. I ono sobie tu jest. I natomiast samo jej działanie to jeden słaby atak. Dlatego też użyjemy takiej kostki, takiej i no. Mamy kostki wystawione po prostu. I teraz informacja, że skończyły nam się punkty energii, które są potrzebne, żeby zagrywać kości. I tak, najedź tutaj, żeby to zrobić. No, w ten sposób. Okej. Okej. I tak, ogólnie właśnie musimy umieścić kostki, a kiedy już zdecydujemy, jakie chcemy użyć, klikamy tutaj i tura się rozgrywa. W tym przypadku atakujemy za 2 i jedna obrona. Jedna obrona wystarczyła przeciwko atakowi muchy, bo tam było napisane jeden weak attack. Przy czym, co jest ważne, weak attack jest symbolem, że nie jest to jakiś zabójczy atak bardzo, ale nie wiem dokładnie, jak zadziała. Ile bloku potrzeba? Powiem, że osobiście zauważyłem taką trochę niewielką zależność, ale zostawię wam to do przemyślenia, ewentualnie pod koniec odcinka mogę to zdradzić. A potem, poza tym tak, jest to wszystko w porządku, zapomniałem ci powiedzieć, wrogowie ruszają się po tobie. Tak, 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 i znowu to samo. O, i dostaliśmy teraz fioletowe kostki, czy różowe, kości wzmacniające. Fioletowe, okej. Okay. To są kości, które, no, boostują. Powodują, że kości inne stają się silniejsze. To jest tak, patrzcie, położyłem ją tutaj i to jest ważne. Pole podświetlone mają plus 2 do swojej wartości. A teraz najlepsza część. Są dwa pola w odległości, bo uwaga, uwaga, właśnie. To, jaka jest wartość na kości, pokazuje, w jakiej odległości są pola, które będą wzmacniane i o ile wzmacniają. Więc tak.
No i tak, jeśli będą tu wsadzone inne, to będą mocniejsze. I teraz pokażę ciekawostkę. Da się stakować je razem. To też to możemy zrobić. I tak, właśnie informacja o tym, że jest wyższa. Okej. I właśnie to jest informacja, że z odpowiednią kombinacją możemy go pokonać jednym atakiem. No i udało nam się to. Jak widać tutaj, 5% Daemon ma 4. I tym razem by robił medium atak, który jest już znacznie gorszy. I tu mogę powiedzieć też dużo trudniejszy do zablokowania. Bo to nie jest tak jeden blok, jedno obrażenie. To nie, niestety. Ale tak, pokonujemy go. I wygrane. Mam achievement za pokonanie muchy, którego nie widzicie. Prawdopodobnie zaraz będzie za koniec samouczka. Okej, i teraz tam coś jeszcze mówił, ale niestety przez przypadek klikłem. I teraz wydaje mi się, że to czas, żebyś wrócił do prawdziwej roboty. Powodzenia. No i samouczek skończony. Tak, mucha. Zaczynamy od oczywistych rzeczy, jakim jest zaatakowanie i obrona. 4 bloki kontra 1 medium atak. Czy to wystarczy, czy nie? Zaraz się przekonamy. 3 bloki zużyło. Okej. Okay. I tu mogę powiedzieć, że trochę to przeczy mojej teorii jednej, ale dobra. Istotne, istotniejsze to, że mam kostkę 1, którą możemy użyć, żeby wygrać. I teraz najlepsza rzecz. Po wygranej dostajemy opcje różne. Większy max KP 3 albo odrzuć 1 kości. Odrzucenie kości czasami jest dobrym pomysłem, jeśli mamy jakieś śmieciowe. Ale obecnie jestem zadowolony z tego, jak to wygląda, chociaż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdyby udało się zejść do 5, to byłoby idealnie. Ale no, teraz bierzemy po prostu hapeki. I tak, kolejny typ wroga, więcej życia. Nie wiem, jak to nazwać, to jest chyba jakaś ćma. Ten wróg leczy. Jest to może najprzyjemniejszy. Teraz tak, chwila, to zada 6, a to będzie lepsze rozwiązanie. I tak, proszę. Wyleczył dużo. Niestety. I no. Jednak jak to zagram, w ten sposób będzie dobrze. I w sumie to jest podstawa całej gry. Bardzo prosta w swoim zabiegu. Ale oczywiście, czego oczekiwać od potencjalnie dopiero wczesnego dema. A poza tym gra też nie musi być jakoś niezwykle skomplikowana, żeby była przyjemna. No. Niestety chyba pojawia się też to, co osobiście bym nazwał najgorszym aspektem tej gry. Czyli właśnie ci wrogowie tutaj leczniczo. Często dochodzi do sytuacji, w których nie jesteśmy w stanie ich pokonać. Poleczą się bardziej, niż my po prostu jesteśmy w stanie im zadawać obrażenia. Oczywiście mogę spróbować to obejść w inny sposób, no ale czy to zadziała, to nie wiem. Bo już teraz mamy 10 HP-ków, możemy zabrać 7. I co z tego, że zabierzemy 7, jak zaraz się wyleczy znowu za prawie maksa. Tak, jeśli chodzi o wszystkie takie prawdziwe elementy czy coś, to jest mój największy problem z tą grą, jak tak testowałem demo. Że często właśnie te blokowania wrogów, czy leczenia wrogów, bo tak, wrogowie też by mogli blokować, są czymś, co nie daje nam szans. A póki co bierzemy kolejną kostkę. I tak, mamy tu właśnie różne ciekawe opcje. Tak jak zwykła kostka. Ta kostka poza tym, znaczy zwykła kostka lecznicza, bo wszystkie lecznicze są glas, tak zauważyłem. W tym inna rzecz. Follow. Darmowe użycie, ale mamy mniejsze właśnie wartości na ściankach. Co najważniejsze, srebrna kostka. Srebrne kostki to kostki po prostu ulepszone. Bo tak, możemy tu ulepszać kostki. Mają lepsze ścianki i to tyle. A teraz mamy eventa. Bo eventy tak też istnieją w tej grze. I widzę, że jakiś nowy jest od czasu, kiedy zaglądałem tutaj. A więc tak, gdy wchodzisz do tego całkowicie czarnego pokoju, zdecydujesz się podążać prowadzony przez odgłosy twoich kroków i wiatr prosto w ciemność. Po krótkiej chwili zauważasz wielką żyłę nerotin, czyli nerotyny. Tak można chyba nawet przetłumaczyć na polski, tak po swojemu. Minerał, z którego stworzone są kości, ale ma dziwny kolor. A im bliżej podchodzisz, tym jaśniej świeci. I tak, ogólnie to jest ciekawa właśnie rzecz, bo fajne,
to są lepsze trzy kostki, ale możemy zignorować i kontynuować. Nie wiem, jaki jest sens zignorować, jak dostajemy po prostu trzy ulepszenia, więc bierzemy. I co się dzieje? Srebrny atak, srebrne wzmocnienie, srebrne wzmocnienie. Świetnie. Część twoich kości zaczyna błyszczeć i się zmieniać. Wydaje się, wygląda na to, że zostały ulepszone. No. I co tu mamy? Poważny przeciwnik, który będzie robił miliony ataków. W takim wypadku trzeba się przygotować dobrze na to. Taki to sposób, 5 obrażeń, 7 bloku. I tak, 7 bloku, co ciekawe, wystarczyło. Nie, żebym narzekał na to. Ale tak naprawdę to, co się tutaj dzieje, coraz bardziej można powiedzieć, że mi nieguje moje spostrzeżenie z dawnych czasów. Ale dobra. Co tak naprawdę chciałbym teraz przy okazji jeszcze zrobić? Bo wybrałem tutaj ulepszenie jednej na złoto. Zacznijmy może od ulepszenia jednej z kości wzmacniających na złoto. I mam achievement za to, że mam złotą kość. Okej, okay, i się zaczyna. Tak. Mam tutaj właśnie bardzo, moim zdaniem przynajmniej, wrednych wrogów. Gdyż, jak zapewne widzicie, nie pozwalałem tutaj sadzić kostki. Co nie jest może aż taką wielką tragedią, ale no, bywa wredne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz... Jeśli szybko nimi nie zajmiemy, potrafią być dosyć wytrwali w swoich atakach. Całe szczęście tutaj trafiła się tylko dwójka, nie trójka, z czego jeden jeszcze był... No, słaby atak w poprzedniej rundzie. Więc nasze bloki i tym podobne rzeczy są w stanie to przytrzymać. Ale wierzcie lub nie, gra ta potrafi mieć naprawdę czasami niesprawiedliwe bitwy. A przynajmniej tak zauważyłem w dawnej wersji, bo jak podkreślam, mogło się trochę to pozmieniać od tego czasu. To się nie opłaca, lepiej zrobić tak i wygrywamy. I dobra, a można odrzucić jedną kość. Czy chcę to zrobić teraz, czy znowu max apeki? Powiedziałbym, że wolę odrzucić. Nie czuję, żebyśmy potrzebowali trzech kości obronnych. Oczywiście są sytuacje, w których one są świetne, ale... No, perfekcyjnie celowałbym w 5 kostek. Jeśli już mam celować właśnie w takie... powiedzmy... pseudo samowystarczalne wszystko. I tak, tutaj nie możemy, tutaj... Dobra, takie ustawienie jest chyba lepsze. Pozwolę nam dwie kości tej tak przygotować. To też niestety nie ubije żadnego z wrogów, więc... No, z tego może weźmy jak najwięcej obrony. O, i widzicie? Teraz zdejmował po 4. O tym właśnie chciałem mówić wcześniej. Czasami naprawdę to jest, przynajmniej dla mnie, bardzo dziwne. Ile obrażeń zadaje, jakie ataki i tym podobne. I nie, z leczeniem jeszcze poczekajmy. Trudno. Zmarnuję może trochę rundę, bo tylko dwie kostki użyłem z trzech. A lepiej moim zdaniem tak właśnie pseudo zmarnować rundę w taki sposób, niż... no... niż potem... jak to się nazywa? No, przesadzić z leczeniem. No i widzicie, znowu zostało obrażenie. Więc jakaś tutaj... niepewność istnieje w tych wszystkich procesach blokowania, leczenia i tym podobnym. Jaka konkretnie? Nie mam pojęcia. Jedno, czym mam pojęcie, to to, że tak... mimo swojej naprawdę prostej konstrukcji... ciężko to przyznać, ale ta gra naprawdę wciąga. Teraz tak, transform, 3 kostki. Okej, okay, gdy wspinasz się na schody, słyszysz jakąś muzykę i kogoś śpiewającego z kierunku, w który zmierzasz. Kiedy docierasz na następne piętro, napotykasz błazna, który gra pokrętną i tajemniczą piosenkę.
sięga ramieniem z czapką górą do dołu. Co byś coś tam wrzucił? Akceptuj albo odrzuć. Transformuj trzy kostki. Okej, akceptuj. A co chcesz transformować? To? Follow Mirror Dice. Okej. Okay. Mirror Dice to kolejny nowy typ. Niech i tak będzie. Co jeszcze mógł sobie transformować? Atak. Na boost. Też hollow. Zawsze dziwne, ale dobra. I block. Też na boost? Dobra, to jest zawsze ryzykowne, ale niech będzie. Ładny uśmiecha się. Tak, smirk, ciężko mi przetłumaczyć, jaki to jest typ uśmiechu. Zaczyna potrząchać czapką, kiedy śpiewa jakąś dziwną kołysankę. Po krótkim występie opróżnia on zawartość czapki do twych rąk. No i mamy inne kostki. I tak, ogólnie są tu pokazane dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest hollow. A inaczej mówiąc, że właśnie, no jak mówię, można używać bez niczego. Podstawy, czemu by nie? A druga rzecz to jest Mirror Dice, który, jeśli się nie mylę, działa dosłownie tak, że powinien przynajmniej kopiować właśnie kostkę, która jest konkretną ilość pól od niej. Tylko że trafiło się nic, więc zero pól, a zero pól od niej, no nie ma niczego, więc nic nie skopiuję. I dobra, w takim wypadku jedyne, co mogę zrobić w tej rundzie, to zrobić super doładowanie po prostu obrony. Jako, że mam tutaj do czynienia z jakąś fioletową muchą. I tak, tę kostkę niestety trzeba będzie wyrzucić dla samego wyrzucenia. Tutaj mamy świetną sytuację. Tutaj też. Świetnie. I tak. W ten oto sposób możemy chociaż częściowo się wybronić i pozbędę się zwykłej muchy. Tamte mi powoda mnóstwo ataków słabych. I nigdy nie wiadomo, czy one zdadzą dwa bloki, czy jeden blok. Ale przynajmniej dzięki temu. Jak to się nazywa? No, przynajmniej dzięki temu będę w stanie. Wyeliminować jedno z zagrożeń, więc jest szansa, że to przeżyjemy. Wow, te kości to są naprawdę pechowe. Jeszcze potrzebuję dodatkowej obrony. Może zamiast tego lepiej wyeliminować kolejną muchę. Wyeliminujmy kolejną muchę, tak. Tak będzie najbezpieczniej. Świetnie, świetnie. Świetnie, świetnie. Jeszcze mogę zrzucić tak. No. Ciekawe mi tutaj to wyszło. Ale zdecydowanie potrzebujemy więcej kości atakujących. Ta jedna porządna kość bloku wystarcza, okej. Ale ataków zdecydowanie potrzeba nam więcej. Okej. No, patrzę, teraz sobie silny atak. 7 bloków. Bez dodatkowych kostek atakujących, to często takie ataki będą nam się trafiały, a my będziemy po prostu ginąć, bo nie mam co zrobić. I teraz tak, czy mogę jedną ulepszyć na złoto? Ano mogę. Ulepszę w takim wypadku atakującym na złoto. Jak już będzie trafię, to będą teraz dużo lepsze wartości, więc no. Czemu by nie? I natrafiliśmy na coś, czego najprościej mówiąc nie znam do końca, a jednocześnie znam i bardzo tego nie lubię. Otóż ten przeciwnik, jedyny raz jak mi się trafił, był bardzo, bardzo szybko przez pokonany, tak jak teraz, ale chciał robić silny blok. Teraz coś go pokonam w jedną rundę, więc nadal nie będę nic wiedział. Teraz tak, dwie kostki na srebro, czy jest sens? Czemu by nie? Usrebrzyjmy dwie kostki. Wiem, że była opcja dostania nową kostkę, no ale jednak. Teraz, czy lustrzaną chciałbym sobie ulepszać, czy może kolejnego boosta? Zobaczmy, może lustrzaną. Okej, okay. Kolejna szansa po prostu na to, że trafi się kopiowanie. Niestety, nie zawsze tak będzie, ale nadal, moim zdaniem, dobra zmiana.
Okej, tak. Tak. I zaraz tą muchę pokonamy, co będzie... Ja mi trochę zadowalające. Pokonalibyśmy, gdyby nie fakt. Że tak, jedyne co tutaj mamy, to same kostki boostujące. Więc tylko trzymamy obrażenia. A nie, nie otrzymaliśmy. Dobra. Nie, zaś tak źle jak mogło być. No i wygrane. Więc tak, odrzuć kostkę, nie. Ulepsz wszystkie habeki. Nie, nie ma nic do odrzucenia, więc no, ulećmy. Chociaż obie opcje były takie meh. Okej. No i teraz natrafiliśmy na bardzo ciężkie podejście. Pod różnymi względami. Po pierwsze, wiedźmy. Po drugie, jakieś takie dziwne coś. Czego nie znam, ale widzę, że robi średni atak. Więc okej. Powinniśmy jakoś sobie z tym poradzić. Dobra. Tak, tak. Okej. Czy da się to zmienić jakoś? Da radę. Świetnie. To jeśli tak nie jestem w stanie nic zrobić takiego konkretnego tutaj, to dobrze, że zrobimy milion bloków, żeby być gotowym na każdą ewentualność. Dobra. Ulepszenie trójka. Daje nam to 8. Dobra. Dobra, dziesiątkę mamy, super. Możemy pozbyć się łatwo tej ćmy. Ale lustrzanom zostawimy na kiedy indziej. Okej. Okay. Okej, okay, jest dobrze, skoro udało się nam pozbyć się ćmy. I teraz kolejna runda, która będzie się opierała całkowicie tylko i wyłącznie na blokowaniu. Jak ja uwielbiam takie rundy. Z drugiej strony, jedna taka porządna runda no, pozwala nam mocno się wybronić. W ogóle ciekawa sprawa, chyba blok, te które zauważyłem, maksymalną wartość, jaką może przyjmować, to wartość początkowego naszego max HP. Czasem nie naszego max HP obecnie. Okej, wykończmy kolejną ćmę. I tak, trzeba będzie poczekać, rzecz jasna. Więc kolejna runda poświęcona blokowaniu. Okej. Trochę słabsze niż zazwyczaj, ale i tak max HP. I okej. Taka kostka. Taka kostka, 6, okej, 9 i wygrana. Co? On się wyleczył za 9 zamiast... Aha. A dobra, nie ciekawie się to zapowiadam. Musimy... uderzyć go dokładnie z tyle HP, ile on ma HP obecnie. A to będzie ciężkie. Dokładnie 9 uzyskać w naszym wykonaniu. Chociaż mam 8. O, okej. Dobra, dwie kostki na srebro. Czy możemy jeszcze ze srebra rzucić dwie? No nie. Więc wezmę tą nową. Srebrna pusta. Taka, złota boostująca, złota lecząca. Wezmę leczącą na wszelki wielki, ale to nadal nie jest atak, którego najbardziej potrzebujemy ze wszystkich rzeczy. A, nie już powtórka z tego, co było ostatnio. I 4, 5, 6, 7. Okej. I po kalaruchu. Tak, wydaje mi się, że to był kraluch. Ogólnie mówiąc, jak tak patrzę bardziej na to coś dziwnego. Teraz tak, to tutaj, to tutaj. Jeśli się uda dobrze... to mamy miliony bloków. Więc świetna sprawa. Nie muszę się już tak obawiać teraz ewentualnych konsekwencji. Tego, że tak... powiedzmy, zaatakują nas czy coś. Dobra. Swoją drogą jeszcze zrobimy może ze 2-3 piętra. Max. Jeśli nic ciekawego się nie pojawi, to na tym zakończymy epizoda, bo nie ma co was zanudzać. Patrz, to już 25 minut, a w kółko to samo się dzieje. Nawet bardziej to samo niż w innych grach, które potrafię pokazywać wam czasami. Które tak sam mogę przyznać, wiem, że są czasami bardzo takie
delikatnie mówiąc, przerządzająca. Zdaniem niektórych. Ale ja osobiście nie powiem, żebym kiedykolwiek z tych gier, które wam pokazuję sam, nie chciał dajmy to oglądać takiego gameplay czy coś. Zawsze wychodzę po prostu z założenia, że dosłownie ja robię to tak, jak ja bym chciał to oglądać. Przy czym zazwyczaj. Ale dobra. Jest jakieś nowe wydarzenie znowu. I tak. Dziwny zapach pokrywa cię, gdy wchodzisz do kolejnego pokoju. Dosłownie na środku czujesz zapach, znaczy nie czujesz zapach, tylko widzisz małą sadzawkę z fioletowymi wodami. Wchodzimy czy nie? Wchodzimy, to pewnie będzie jakaś popka, ale co mi tam szkodzi? Aha. Gdy tylko wchodzisz do wody, zaczynasz czuć się zawarty głowy i decydujesz się wychodzić. To był zły pomysł. Jak i tak będzie? A co to jest teraz? Enemies targeting your weak spots. Okej, muszę położyć kostki na wszystkich tych polach, żeby zmniejszyć jego obrażenia. Okej, ja mam jeszcze energii. Okej, to jest chyba dobry ruch. I tak, jak widzieliście, chciał robić silny atak. Został zmniejszony do średniego, tylko dlatego, że położyliśmy wszędzie te kostki. Więc no, chyba zaczyna się naprawdę już takie teraz trudniejsze wyzwania. Okej. Nawet trudno, zmarnuję się, ale przynajmniej nie będę miał wielkich obrażeń zadanych. A mój blok powinien to wytrzymać. Okej. I zróbmy tak. Tym samym znowu blokujemy wszystkie złe punkty. Przy okazji wykorzystam tą kostkę już do zakrycia słabego punktu prawdopodobnie. Nie ma co po prostu rozważać nad sensem tego wszystkiego. Jeśli można po prostu potencjalnie dzięki temu mieć, no, spokój częściowo. Chociaż... Okej, mógłbym dobrze go pokonać, więc tak. Ale mi się wydaje, bo też zaczynam trochę już gubić temat przez to, jak ta gra. I chciałbym powiedzieć, że jest nudna czy coś, bo jest w porządku, no ale wiem, że jest monotonna. Jedna rzecz się dzieje, zbyt dużo nie ma tutaj alternatyw działaniowych. A styl graficzny, jakkolwiek ładny, tak też bardzo taki, powiedzmy, prosty. Więc 15 piętro. Ma nowego wroga. Akcje tego wroga są bazujące na twoich kostkach w tej rundzie. Co? Jak daję blokującą, to słaby blok. Jak dam taką, to jest słabe wzmocnienie. Jak dam taką, to jest słabe leczenie. Za to nic nie ma. Okej. Okay. Zatem jest słaby atak. Okay. Dobra. A to... Tyle w temacie pokonana. Jak mówiłem, będzie to już, jestem tego pewien, po prostu ostatnia bitwa. Będzie dosyć, że gra, powiedzmy, nie oferuje nam kości ataku, co wydłuża niektóre bitwy. Również też nie oferuje niczego takiego, co by miało rozmaicić tam rozgrywkę. Ja też nie ma co się, powiedzmy, spodziewać nie wiadomo czego po zwykłym demku. Tak. Oczywiście, że 9. Jest 12, super. Pokonujemy tamtego. Tutaj otrzymujemy jedno obrażenie. I teraz znowu pora na turę, w której nic nie zrobimy.
gdyż iż ponieważ nie mamy kostek ataku. Sam oczywiście do tego doprowadziłem i nie mam żadnego żalu o nic takiego do gry, ani do nikogo innego niż samego siebie. Tylko po prostu podsumowuję sytuację, nic więcej. Dobra, a więc wygrana. Dwie kostki na srebro. Ja nie wiem, czy możemy. Mogliśmy tylko jedną. No ale lepsze to niż wyrzucenie. No i dalej, kolejna bitwa. Nie wiem, czy to się kiedyś skończy, tak więc... Jak mówiłem, na tym kończymy. Więc tak, macie taką półgodzinną prezentację Die in the Dungeon. I tak... Moim zdaniem gierka ma potencjał. Muszę co prawda się bardzo postarać o to, żeby ta monotonia była mniejsza. No ale tak, gierka ma potencjał. No i cóż... Mam nadzieję, że wam się to podobało. Następne dni... Niebawem powinniście zobaczyć jeszcze kilka innych prezentacji demek. Jak będzie z powrotem zwykłych serii, ogólnie regularniejszych odcinków, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie ukrywam, życie daje mi dużo spraw ważniejszych do ogarniania niż siedzenie przed komputerem i nagrywanie filmików. Ale dobra, nie będę wam tutaj za bardzo mordził, po prostu kończymy, no i trzymajcie się, hej hej.